Siemaneczko, dzisiaj porozmawiamy sobie o redukcji tkanki tłuszczowej, czyli o czymś, co tygryski lubią najbardziej. Zapraszam na materiał. W poprzednim materiale dowiedziałeś się, w jaki sposób wykonać poprawnie redukcję tkanki tłuszczowej, w jaki sposób ją zaplanować, w jaki sposób podzielić ją na mniejsze cele, tak żebyśmy przez cały okres tego redukowania brnęli do naszego głównego celu, jakim jest właśnie schudnięcie. Jeżeli mamy już wyznaczony cel, to powinniśmy wiedzieć, jakie kroki dalej podejmować, by do tego celu się zbliżyć. Także w tym materiale przedstawię Ci właśnie te kroki, które pomogą Ci zbliżyć się do tego celu. Także zapraszam. Jeżeli naszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, czyli po prostu schudnięcie, no to logicznym jest, że musimy wykreować deficyt kaloryczny. Jeżeli chodzi o kreowanie deficytu kalorycznego, to mamy tutaj dwie metody, które możemy wykorzystać. Pierwszą metodą jest po prostu zwiększenie naszej aktywności fizycznej. I tutaj wielu ludziom od razu przyjdzie do głowy dodanie jednostki cardio w postaci HIIT-u, czy chociażby w postaci chodzenia po bieżni, czy biegania po tej bieżni, czy wybrania jakiegokolwiek orbitreka, czy innej formy aktywności, jaką po prostu lubimy. Oczywiście, no ale również możemy zastosować pewne zagrywki, które nie są aż tak logiczne, a mogą nam w jakimś stopniu pomóc, także warto je wykorzystać. I tutaj pierwszą taką zagrywką jest chociażby stawanie dalej na parkingu, jeżeli chodzi o wejście do sklepu. Nie musimy stanąć tam gdzieś zaraz przy tym wejściu, możemy pojechać dalej, tam gdzie te miejsca są przeważnie puste i przejść się te 200, 300, 400 metrów do wejścia do sklepu. Dzięki temu zwiększymy właśnie nasze wydatki energetyczne, no i to w pewnym stopniu zbliży nas do naszego celu. Jeżeli chodzi o kreowanie deficytu kalorycznego, tutaj możemy również wybrać jakieś aktywne formy spędzania czasu wolnego, czyli siatkówka, piłka plażowa, piłka nożna, koszykówka, wszystko co przyjdzie Wam do głowy. Tutaj chodzi o to, abyśmy ten czas wolny spędzali aktywnie, dzięki czemu również zwiększymy nasze wydatki energetyczne, no a nie odczujemy tego tak, jakbyśmy, nie wiem, dorzucili sobie kolejne 20 minut cardio. Możemy oczywiście dodać sobie jakiś spacer w ciągu dnia, założyć, że będziemy codziennie 30 minut poświęcali właśnie na ten spacer. Tutaj też zakładamy sobie realny czas, nie ma sensu, żebyśmy zmuszali się na przykład do 2-3 godzin spaceru, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie tego zagwarantować, że tyle właśnie poświęcimy na ten spacer. Także załóżcie sobie taki czas, który jest dla Was możliwy do zrealizowania. Możemy również w pewnym stopniu zrezygnować właśnie z auta na rzecz roweru czy jakiejś komunikacji miejskiej, tak żeby te nasze wydatki energetyczne znowu poszybowały w górę. Także takie małe zagrywki zawsze można tutaj wykorzystać. Oczywiście wiem, że teraz nie każdy zrezygnuje z auta, bo nie każdy może. Nie każdy może pozwolić sobie na to, żeby do pracy dojechać za pomocą komunikacji miejskiej, bo no, nie każdy pracuje w miejscu, gdzie mieszka. Także jak najbardziej to rozumiem, ale musicie być po prostu świadomi, że możecie to wykorzystać. I jeszcze taką jedną metodą, która w pewnym stopniu wpłynie na czystość w domu, ale również na Wasze wydatki energetyczne, jest sprzątanie. Regularne sprzątanie, tak. Podczas sprzątania również palicie kalorie, także możecie posprzątać sobie dom. Przy okazji będziecie mieli porządek, czysto, także dwa w jednym, przyjemne, spożyteczne. Drugą metodą na kreowanie deficytu jest po prostu zmniejszenie liczby dostarczonych kalorii, tak? Czyli ucięcie ilości zjadanych kalorii. No i tutaj znowu możemy w pewnym stopniu tak jakby zmniejszyć odczuwalny deficyt. Chociażby poprzez to, że zwiększymy podaż warzyw i owoców w ciągu całego dnia. Dzięki temu też nasz indeks sytości poszybuje w górę. Możemy właśnie wybierać produkty, które są dla nas bardziej sycące, którymi najemy się bardziej, a dostarczymy mniejszą pulę kalorii. Możemy tutaj również zwiększyć ilość produktów pełnoziarnistych, zmniejszyć ilość zjadanych produktów rekreacyjnych. Dzięki temu, że zwiększymy właśnie ilość produktów pełnoziarnistych, zwiększymy również dostarczoną ilość błonnika w ciągu dnia, a błonnik tutaj w kontekście sytości ma jak najbardziej pozytywny wpływ. Możemy zastosować pewne strategie żywieniowe, takie jak chociażby IF, czyli chociażby pomijanie pierwszego posiłku, tak żeby w drugiej części dnia mieć tą pulę kalorii większą, żeby te posiłki mogły być większe. Także to również możemy wykorzystać.
No i oczywiście możemy również wyrzucić wszelkie płynne kalorie, czyli wszelkie soki, wszelkie shake'i, wszelkie Coca-Cola, Pepsi-Cola i tym podobne, no bo te produkty po prostu dostarczają nam kalorii, a tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na sytość. Także jeżeli pijecie takie napoje, to możecie je wyeliminować, dzięki czemu będziecie mogli po prostu zjeść więcej normalnej żywności. No i tutaj również kolejnym takim tipem jest bazowanie na produktach nisko przetworzonych, dzięki czemu właśnie ten nasz indeks sytości, ta objętość jedzenia wzrośnie. Także te wszystkie wskazówki możemy wykorzystać. No i właśnie dzięki tym dwóm metodom, czyli zwiększonej aktywności fizycznej czy zmniejszonej ilości podaży energii, stworzymy sobie odpowiedni deficyt kaloryczny. Oczywiście możemy skorzystać z jednej lub drugiej, albo połączyć jedną i drugą. Tutaj tak naprawdę wybór należy do Was. Także wybierzcie to, co Wam odpowiada i to, co umożliwi Wam właśnie wykreowanie deficytu i utrzymanie go długofalowo, bo to będzie najważniejsze. Mam nadzieję, że ten materiał się przydał, że przybliży on Was do celu, że dzięki niemu ten proces redukcji tkanki tłuszczowej będzie łatwiejszy, przyjemniejszy i przebędziecie go bez jakichś większych potyczek. Także to było tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnych materiałach. To było na tyle. Siemanko.